Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Na pewno zastanawiacie się, co w naszym programie robi czosnek, cebula, sól, cebula i zielona herbata. Dzisiaj pokażę Wam, do czego w Chinach blisko 2000 lat temu służyła herbata. Zostańcie z nami. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zajmiemy się bardzo nietypowym przepisem na herbatę. Trafiłem go przypadkiem w sumie i strasznie mnie zaciekawił, ponieważ około III wieku w Chinach, III wiek naszej ery, okres Trzech Królestw, herbaty nie parzono jeszcze tak jak teraz to znamy, tylko przygotowywano z niej zupę. I gdy ja to zobaczyłem, czosnek, cebula, sól i herbata, to stwierdziłem, coś dla mnie. Nie próbowałem tego jeszcze i jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Ja bardzo lubię cebulę, bardzo lubię czosnek i nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby mieszać to z herbatą. Tymczasem właśnie w ten sposób się to wtedy przygotowywało. Pewnie znacie słowo wonton, kojarzycie w różnych jakichś orientalnych restauracjach, to właśnie oznacza zupę jarzynową i wtedy właśnie tego słowa używano, żeby określić to, co się robi z herbaty, bo ono właściwie miała wtedy zastosowanie, coś pomiędzy warzywem a ziołem zdrowotnym. Nikt tego nie pił jeszcze tak, jak teraz się to pije, czyli praktycznie codzienny, najpopularniejszy napój. Wtedy przygotowywano zupę warzywną, gdzie jednym z warzyw była po prostu herbata. Będzie nam potrzebna cebula, czosnek, sól i właśnie zielona herbatka. Ona generalnie powinna być świeża, tak jak świeże warzywa, powiedzmy szpinak czy jarmuż, czy co tam powiedzmy dajecie sobie do zupki. No my świeżej nie mamy, użyjemy zielonej, liściastej. Zacznijmy zatem pichcenie. Przepis na tę herbatę nie zachował się jakoś bardzo szczegółowo, no bo jednak bardzo dużo czasu minęło, odkąd było to coś powszechnego. Chodzi o to, że musimy ugotować po prostu zupę z herbaty, cebuli, czosnku i przyjemnie ją posolić. Zaczynamy więc od cebulki. Posiekane warzywa do gara. Zalewamy wodą. Już się zupa gotuje, dosypujemy herbaty, raczej dość sporo, skoro to warzywo. I solimy odrobinę, zmniejszamy ogień i gotujemy, aż wszystko pięknie zmięknie. Nasza zupa jest już ugotowana, herbata zmiękła, warzywa również, także myślę, że możemy zacząć degustować. Pachnie przyjemnie, trochę herbatą, ale bardziej zupą szpinakową. Jak widzicie, też tak przypomina to trochę, że odrobinę warzyw jeszcze więcej. Całkiem sympatycznie. Taka zupa, jak przeczytałem, była podstawowym pokarmem w okresie biedy. Ale tutaj trudno w to uwierzyć, ponieważ jest to najprostszy przepis, jaki był, czyli po prostu cebula, czosnek, sól i herbata. Przepis mówi jeszcze o suszonym mięsie, o kwaszeninie, cokolwiek to jest. Podejrzewam, że jakieś kiszone warzywa. Tak czy inaczej, trudno uwierzyć, że no jest to głodowa potrawa, podczas gdy stać kogoś na mięso i kwaszeninę, dlaczego miałby z głodu jeść herbatę. Bardziej można się skłaniać ku teorii, że jadano to bardziej dla zdrowia. Tutaj ta starochińska medycyna zakłada, że herbata miała energię zimną, stąd była zalecana osobom, które mają zbyt wysoką temperaturę ciała, za wysokie ciśnienie, problemy z oczami, problemy z układem pokarmowym i problemy z nogami. Nie wiem dlaczego, ale tak niby powinno być. Zjedzmy zatem odrobinę, jestem bardzo ciekaw. No, przede wszystkim wybija się cebula, nie wiem, czy nie dałem za dużo, ale zapowiada się całkiem przyjemnie. Dobre,
choć specyficzne, takie przyjemnie gorzkie, jak na zupę, nietypowy smak. Warto spróbować tego, co Chińczycy jedli i pili, a właściwie wszystko naraz, bo właściwie to jem to łyżką, a powinno się jeść pałeczkami. Wcina się wszystko, co gęste, pałeczkami, a zupkę popija się z miseczki. Tak się robi teraz w Japonii, no i w Chinach również, ale to zależy też od regionu, mniejsza. Zupka jest niezła, polecam, może nie na obiad, bo ciężko by się było tym najeść, w każdym razie naprawdę ciekawe i fajne, zachęcam Was, problemu z tym dużego nie ma. Spróbujcie. Mógłbym ją wcinać. To tyle, co na ten nietypowy dość dzisiaj temat. Zapraszamy do kolejnych naszych odcinków i na naszą stronę czajnikowy.pl. Do zobaczenia. 'Cause all the better gone, just sing this song, you'll never...